Let's go. Testuje i komentuje Piotr Karolewski. Zapnijcie pasy, ruszamy. Kończyła mina Sandzi, przed nami Suzuki. Suzuki Swift w wersji Sport. Sam Swift Sport to się kolejna generacja, która ma być samochodem do wszystkiego, bo z jednej strony samochód modny z segmentu B, który się może podobać. Z drugiej strony samochód, który jest autem bardzo ekologicznym, bo pod maską zagościła nam miękka hybryda. A z trzeciej strony w końcu Swift Sport, czyli troszkę emocji powinno w nim być. Auto jest takim trochę bardziej soft hot hatchem, ale jednak emocji będzie w nim sporo. Jak te trzy połączenia wychodzą w tym jednym miejskim samochodzie z segmentu B? Zobaczymy. Zapraszam. Stylistyka. No i na początku stylistyka przedniej części naszego Swifta, zanim stylistyka, zobaczcie jeszcze, czy macie subskrypcję kanału Karolewski, ponieważ ten wskaźnik rozwija ten kanał, a ja otrzymuję samochód coraz to bardziej bądź mniej rodzinne na testy dla Was. Nowy Swift Sport, na bank samochód, no może minimalnie rodzinny, ale ciekawy samochód właśnie do miasta. Jeżeli chodzi o różnicę dla wersji Sport, widzimy na przykład zmieniony przedni grill, który w wersji Sport taki jest trochę bardziej sportowy, taki jakby, nie wiem, troszkę ala plaster miodu oraz dokładki wszystkie plastikowe koło rejestracji wykończone są takim czymś, co wygląda jak karbon. To oczywiście jest tylko plastik, ale plastik, który fajnie wygląda i pasuje w tym samochodzie. Podobnie jak dolna dokładka zderzaka, która również jest plastikowa, ale także o strukturze karbonu, po prostu fajnie wygląda. Jeżeli chodzi o jej funkcję, to chyba nie jest funkcja aerodynamiczna, głównie funkcja wizualna. I tak to zostawmy, ale zobaczcie, mimo wszystko samochód jest troszkę bardziej sportowy, ale nie jest bardzo niski, co w szczególności w mieście jest bardzo ważne i ten prześwit jest jeszcze akceptowalny na miejskie krawężniki. Idąc dalej, widzimy również przednie lampy w naszej wersji, dosyć bogatej wersji, jakby nie patrzeć, w technologii LED-owej. Mijania oraz drogowe, a także dzienne. Kierunkowskazy niestety, to już normalna, prawilna, ale japońska, jakby nie patrzeć, żarówka. Sprawdź stronę doradcasamochodowy.pl. Pomożemy Ci dobrać samochód do Twoich potrzeb od A do Z. Niezależnie czy nowy, używany, w finansowaniu czy za gotówkę. Zapraszamy! A teraz zobaczmy jeszcze podmaskę naszego nowego Swifta Sporta. Tu jednak widzimy już ten ząb Unii Europejskiej oraz WLTP, czyli silnik w technologii miękkiej hybrydy. Ale i tak jeszcze nie jest źle, bo jest to silnik o całkiem sporej pojemności, czyli 1.4, oczywiście z turbiną, silnik, który generuje moc 129 koni mechanicznych, a także 235 Nm. I to wszystko napędza nam przednie koła dzięki przekładni manualnej, ale bardzo mechanicznej, sześciostopniowej. Do setki około 9 sekund, a to wszystko w miarę niska moc, ale również niska masa samochodu. Samochód waży niewiele ponad tonę, więc w tym przypadku widzimy, że niska masa jest przyjacielem przyspieszenia. No i teraz zobaczmy jeszcze linię boczną naszego małego Swifta. Właśnie małego, no już nie do końca, bo Swift z każdą generacją w tej chwili nam rośnie i nowa generacja mierzy już niemalże 4 metry długości. Czyli samochód jest wciąż samochodem z segmentu B, ale jednak troszkę już takim przerośniętym segmentem B, porównując go z samochodami generacji wcześniejszych. Jeżeli chodzi o samego Swifta, ma on się na ulicy wyróżnić. Koniec, kropka. Jest to wersja Sport, ma ciekawy lakier oraz czarny dach, czarne słupki A, B, a także czarne obudowy lusterek, a w nich kierunkowskazy nawet LED-owe są, moi drodzy. Na słupku C widzimy również ciekawy zabieg stylistyczny, czyli klamkę schowaną właśnie w słupku, a także plastik, który nam ładnie oddziela karoserię od samego dachu. Również felgi. Felgi 17 cali o ciekawym wzorze, takim niczym w Alfa Romeo bądź w Octavii RS generacji trzeciej. I oczywiście pod tymi felgami również są większe hamulce dla wersji Sport. Oraz dokładki stylistyczne zamontowane na progach, które podobnie jak z przodu, również na bokach, są czymś takim troszkę a la carbon. Po prostu ładnie wyglądają. No i na koniec zobaczmy jeszcze tył. Z tyłu widzimy również kilka fajnych akcentów właśnie na tej wersji Sport. Idziemy od góry. Zaakcentowany spoiler, a w nim trzeci stop oraz ciemna szyba w tylnej części. Na klapie bagażnika widzimy całą masę napisów, czyli jest napis Suzuki, jest również logo Suzuki, a także Swift, Sport i Hybrid. Więc jest i Sport, i Hybrid.
O dziwo, te dwa napisy idą w parze, o czym będzie więcej podczas jazdy. Również tylne lampy, takie same jak w normalnym Swiftie i są one w technologii LED-owej. Pozycje oraz stopy, ale kierunkowskaz i wsteczny to już niestety normalna, prawilna, ale japońska żarówka. Schodzimy niżej i tu widzimy tak. Kamera cofania, czujniki parkowania oraz rejestracja oświetlona LED-ami, nie ma lipy. A także przeprojektowany kompletnie tylny zderzak dla wersji Sport. To wygląda bardzo fajnie, nawet trochę zadziornie agresywnie. Centralny przeciwmigielny oraz plastik, znowu udający karbon, który po prostu dobrze wygląda. Oraz element najważniejszy w wersji Sport, czyli dwie końcówki układu wydechowego po obu stronach. One są prawdziwe, nic niczego nie udaje, więc jest hybryda, a mimo wszystko ma normalny układ wydechowy. Owszem, ten wydech nie brzmi szczególnie, czy w ogóle nie brzmi, ale chociaż wygląda, a właśnie o to chodzi w małych hot hatchach. W samochodzie miejskim bagażnik musi pomieścić co najmniej damskie zakupy. No, w Swiftie naprawdę jest całkiem dobrze. Bagażnik jest bardzo głęboki, próg ładunkowy dosyć wysoki, no i bagażnik ma pojemność 265 litrów. Jeżeli chodzi o jego wykończenie, plecki oraz podłoga to miękka tkanina, ale boki bagażnika to już twardy plastik. Z prawej strony mamy również lampkę nieredową oraz jeden haczyk do mocowania Waszych zakupów. A z kolei pod podłogą macie albo dojazdówkę, albo tak jak u nas, gaśnicę, trochę styropianu oraz zestaw naprawczy. No, bagażnik jest foremny i wystarczający. Zobaczmy wnętrze. Wnętrze. A teraz czas na fotel kierowcy. Właśnie te fotele wyróżniają wersję Sport. Sami zobaczcie, bardzo fajnie wyprofilowane, takie niemalże półkubełki. Trzymają dobrze moje uda, a także moje schabiki. Mają elementy napisane Sport zaraz pod zagłówkiem. No i sam fotel przy mojej masie tam i przy moim wzroście 1,85 m, no i tam masa około tych 90 kg po COVID-zie, no to ten fotel taki jest już taki akurat. Jakbym był trochę grubszy, no to fotel już by był taki troszkę nieakurat. Ale teraz jest fotel akurat i naprawdę świetnie trzyma w zakrętach. Oprócz tego to po prostu wygodny fotel w dłuższą trasę oraz do miasta, a także manualnie regulowany w kilku płaszczyznach. Kierownica skórzana, wykończona czerwoną nicią, pikowana skóra, świetnie leży w dłoni naprawdę. Ma również elementy o dziwo, piano black w dolnej części i jest także spłaszczona. Ma sterowanie również multimediami, tempomatem, a także komputerem pokładowym. A przed kierownicą mamy również inne zegary dla wersji Sport. Idealnie pionowo nam stoi w tej chwili obrotomierz oraz prędkościomierz, analogowe, a także pomiędzy nimi ekran komputera pokładowego. A na nim informacje z ekonomii jazdy, również z asystentów, a także czas jazdy, czas, który oszczędziliśmy dzięki systemowi start-stop, godzina, przeciążenia, doładowanie oraz moc i hamowanie, a także przyspieszenia. Jakieś tam kilka wskaźników sportowych tutaj również jest, włącznie z temperaturą oleju. Stacja multimedialna, bardzo prosta. Bardzo prosta, którą znamy z innych Hyundai Suzuki. Ona ma no, po prostu minimum ustawień, ma również nawigację, samych ustawień, mamy co ustawień, jakieś tam zegara, wyświetlacza, troszkę ustawień samochodu z poziomu zegarów, ale co najważniejsze, sam ekran działa płynnie, tu się nic nie wiesza, i znowu obsługuje po kablu Apple CarPlay, a także Android Auto, które są ładnie wyskalowane i również płynnie działają. Pod ekranem multimediów widzimy panel klimatronika jednostrefowy, ale także jest bardzo intuicyjny, mamy dwa pokrętła i ekran pomiędzy nimi. Konsola centralna, takie tu ładne elementy czerwono-piano black po bokach, a także dwa cup holdery, półka na smartfon, gniazdo USB oraz gniazdko 12V. Lewarek zmiany biegów wykończony skórą. Zobaczcie, jak fajnie pracuje. Cyk, cyk, cyk. No o tym za chwilkę kilka słów więcej podczas jazdy. W konsoli centralnej widzimy hamulec ręczny, a także dwa przyciski, takie klasyczne, japońskie, od ogrzewania przednich foteli. Deska rozdzielcza. Wykończona jest z twardych tworzyw, niestety. Samochód nie jest tani, o czym będzie pod filmem, natomiast deska jest, są to po prostu twarde plastiki, dosłownie wszędzie. One są spasowane bardzo solidnie, tu naprawdę nic nie trzeszczy, natomiast po prostu są twarde. Nawiewy intuicyjne, kręcimy i sobie regulujemy dokładnie tam, gdzie chcemy. Wykończenie boczków drzwi. Na górze twardy plastik, na dole również twardy plastik, ale w miejscu podokietnika mamy taką miękką gąbeczkę, kolejny ładny dekor, a także sterowanie szybami i lusterkami. Kabina jest taka troszkę ciemna, troszkę jasna, czyli znowu dla każdego coś innego. A teraz sam za sobą zasiądę. No i zobaczcie, samochód segmentu B. A mimo to na stopy spokojnie, również na kolana, a także nad głową jeszcze no, takie trzy palce wolnej przestrzeni, więc naprawdę nie jest źle. Samotna kanapa to kanapa, gąbka, miękki materiał, jakaś tam delikatna faktura i tyle. Co ważne, są oczywiście dwa izofiksy
I koniec, koniec udogodnień. Mamy jakieś tam kieszenie oczywiście w boczkach drzwi. Boczki drzwi są wykończone twardym plastikiem. Szyby są elektryczne. Natomiast nie ma z tyłu żadnych nawiewów, żadnych gniazdek USB, a także podłokietnika, czego jednak trochę mi brakuje. Wiem, to jeszcze nie jest ten segment, ale chciałbym to mieć. Oprócz tego po prostu samochód do przewożenia Waszych pociech z punktu A do punktu B w sportowym stylu. Jazda testowa. Niby nudny samochód miejski, hybrydowy, ale nie do końca, bo jest to Swift właśnie w wersji sport. Oj, trzeba teraz zawrócić. Nie ma problemu. Pyk. Pyk. Stara japońska motoryzacja, właśnie taka powinna być, czyli samochód przednionapędowy, z bardzo mechaniczną przekładnią zonę biegów, z fajnymi fotelami. Te fotele są właśnie tak, jakie były wcześniej w Swiftach Sportach, bądź takie troszkę nawiązujące może do Mitsubishi, oczywiście Lancer Evolution, no troszkę nawiązujące, ale jednak są takie właśnie fajne, czysto japońskie. Nie wiem, mam do nich sentyment. Zobaczcie, ruszanie 0-100, tak? Aż tam no, 0,95, tak? Bo 0-100 nie możemy. Jedyneczka, dwójeczka, twarda odcinka, truja od razu, do setki 9 sekund, tak, katalogowo, natomiast samochód daje Wam do znania, jakby to było nagle do setki, nie wiem, 6,5, a to jest tylko i wyłącznie 9 sekund, ale on się trzyma drogi. I jest właśnie tak, samochody japońskie, czyli kiepsko wygłoszone, więc kamyczki, nie kamyczki, słyszymy wszystko, ale wchodzimy na asfalt, na zakręty. Piąty bieg. Właśnie takie powinny być samochody japońskie. Taka właśnie była, pamiętam, Toyota Yaris TS, taka była Corolla TS i właśnie taki dalej jest Swift Sport. Oczywiście on jest tą niby miękką hybrydą, oszczędza paliwo. O tym za chwilkę parę słów. Natomiast to jest samochód, który wciąż ma swój taki ten właśnie stary japoński charakter. I to nie jest jego wada, to jest jego zaleta. Nawiązując do samochodu japońskiego, on jest czysty japoński, bo wykończenie twardymi plastikami, takie zawsze było w samochodach japońskich. Czy drzwi, czy w ogóle brak podłokietnika, czy takie przełączniki bezszczelne od podgrzewania foteli, to zawsze właśnie było w samochodach japońskich. Dokładnie to samo wszystko jest dalej w Swiftie. Nowy Swift w wersji sport no nie jest tani. Dokładnie ile kosztuje i co jest w tej wersji, będzie zawsze u mnie pod filmem, ale samochód naprawdę, naprawdę jest warty swojej ceny, bo jest autem naprawdę do wszystkiego. Z jednej strony dajcie go żonie, kochanie do pracy, tylko uważaj na felgi, bo jest niski profil opony. No i żona ma normalny samochód do pracy, z troszkę bardziej ciekawymi fotelami. Natomiast Wy, to jest tylko niecałe 130 koni, a samochód daje Wam doznań, jakby to było co najmniej około 200 koni. Jeździłem różnymi takimi małymi hot hatchami, typu Fiesta ST i 20N-ką. Te samochody są mocniejsze, właśnie one mają około tych 200 koni. Swift ma ich tylko niecałe 130. A mimo to daje Wam porównywalną ilość frajdy. To jest tylko 1.4 z turbinką i to jeszcze jakaś miękka hybryda, a mimo to naprawdę się bardzo fajnie napędza. No i co? Koniec zabudowanego. Dwuja. Reakcja na gaz znakomita. Brzmienie. Japońska kosiarka. Takie właśnie powinno być. Ale on się pięknie na łoty wkręca. Czwóra. No i teraz są zakręty. Właśnie w tych zakrętach pogadamy chwilkę o zawieszeniu. Patrzcie, jak on się klei drogi. Zero w ogóle odjęcia gazu. Z gazem wchodzimy sobie pięknie. Z gazem wychodzimy z zakrętu. On zakrętu uwielbia. Zawieszenie oczywiście bez żadnej możliwości regulacji. Ono jest naprawdę kompromisem między zawieszeniem takim w miarę sportowym, dosyć sztywnym, ale jeszcze takim wystarczająco komfortowym do miasta, bo on Wam nie wybija plomb. Dokładnie tak, i 20N-ka, która jest bardzo sztywna. On jest po prostu sztywny. Ależ kurde, to jest taki jeszcze zapas w tym zakręcie. On jest po prostu sztywny, ale właśnie na kostce, na łatach wystarczająco komfortowy, aby właśnie Wasza małżonka Was nie zabiła. Bo w 20N-ce powie, coś Ty kupił. No kochanie, samochód miejski, coś Ty kupił, czy w tym się nie da jeździć. Tu trzęsie, tu skacze, tu wszystko. A tutaj wchodzi, przejedzie się. Normalny samochód z troszkę bardziej elastycznym silnikiem. No właśnie o to w nim chodzi. Że macie normalny samochód miejski, dla znawców JDM-ów patrzą, o, Swift Sport. Ktoś tam jednak
chcę troszkę więcej emocji od samochodu. Spalanie, bo to jest ważne w każdym samochodzie z dopiskiem hybrid. Tak właśnie jest również w Swiftie. Spalanie, co mnie bardzo zdziwiło, na autostradzie przy 120, na szóstym biegu, strzelajcie, 5,2. Takie mam spalanie powtarzalne z trasy Warszawa, Wrocław, Wrocław, Poznań. Dokładnie takie było spalanie. Przy 140 również, aż tak się na chwilkę szarpnąłem przy obecnych cenach paliwa. Wtedy samochód pali mniej więcej w okolicach 7 litrów, tak 6,8 do 7, więc to spalanie mocno rośnie. Ale do 120 samochód jest mega ekonomiczny. A z kolei na krajówce do 90, 4,5 do 5 litrów, bez problemu. A teraz miasto. W mieście oczywiście ten Mate Hybrid ma jakby najwięcej swoich zalet, bo samochód nam szybciej gaśnie, bardzo nam ten silnik sprawnie wstaje, więc wtedy samochód w mieście pali średnio z całego testu 7,5 litra. Ale jeździ zupełnie normalnie, nawet trochę dynamiczniej. Przy takiej maksymalnie emeryckiej jeździe w okolicach 7, a przy dynamicznej bardzo jeździe w okolicach 8. To nie są straszne wyniki, jak na coś, co chce być segmentem takim soft sportowym. No właśnie, bo Suzuki Swift nie jest jeszcze pełnoprawnym hot hatchem i nigdy właściwie nim nie był, tak? Ale jest samochodem, który jest naprawdę idealnym kompromisem, bo nie jest taki bezkompromisowy jak załóżmy Fiesta ST czy właśnie i20NK bądź Polo GTI, ale jest samochodem właśnie kompromisowym, czyli jest takim normalnym mamusio, tatusio wozem na co dzień do miasta i samochodem, który dla kierowcy, który chce troszkę więcej doznań sportowych, to mu je da. Bardzo się fajnie kręci na obroty, jest bardzo elastyczny, lewarek pracuje z przyjemnym oporem, sprzęgło również pracuje z przyjemnym oporem i zawieszenie właśnie jest nastawione po to, aby było troszkę sztywniej i w samochodzie, który Wam oznajmia na każdym kroku, jak chcesz, jedziemy normalnie, ale jak chcesz, wbij dwójkę, wpierdziel gaz i słuchaj dźwięku czterech japońskich cylindrów. Nie mam pytań. Byłem tego samochodu nastawiony bardzo sceptycznie, bo jednak cena, jednak hybryda i jeszcze no, wykończenie takie w miarę spartańskie. Owszem, on ma wszystko, co potrzeba. Ma CarPlaya, ma klimatronika, ma fajne zegary, świetną kierownicę, świetne fotele, ale wykończony jest jednak w miarę spartańsko, nie oszukujmy się, to jest prawda. Również wyciszenie w trasie jest takie raczej przeciętne, tak? Ale samochód daje Wam taką fajną frajdę z jazdy, że zapominamy o tym, że ma twardą deskę, czy ma twarde boczki drzwi. To nie jest ważne, bo na co dzień macie samochód właśnie oszczędny, a jak chcecie tego, to samochód, który ma naprawdę sportowy charakter. W samochodzie miejskim bardzo ważna jest widoczność. W Suzuki macie naprawdę spore lusterka boczne, powierzchnie przeszkolone również boczne są spore, natomiast przednia szyba jest dosyć pionowa, taka troszkę niczym w Mini. Przez to dach jest bardzo długi, więc na światłach się musimy trochę wychylić, aby zobaczyć, czy jest dalej czerwony, czy już nie. Więc widoczność jest dobra, natomiast właśnie ta długa linia dachu troszkę Wam ogranicza widoczność właśnie na światłach. Oraz kamera cofania, która rozdzielczość ma przeciętną i jest zamontowana w takim miejscu, że jak pada deszcz, to widzimy głównie wiszące krople z nadzderzaka. Więc kamera jest zamontowana właśnie jakby nad rejestracją, na takiej tej krawędzi tej wnęki na rejestrację. I to jest takie miejsce, po pierwsze, łatwo się brudzące w jesień bądź wiosnę oraz miejsce, które jest niekoniecznie fajne. Natomiast kamera jest poglądowa i pokazuje mniej więcej, co jest za samochodem. Nowy Swift w wersji Sport. No właśnie, byłem tego samochodu ciekawy i nastawiony byłem w miarę sceptycznie. Po teście stwierdzam, że samochód naprawdę jest warty swojej ceny, która nie jest niska. Oczywiście, że ma wady. Aha, jeszcze zanim wady. Jedziemy w trasę. Samochód w trasie, tak Wam powiedziałem, wyciszenie jest takie w miarę przeciętne. Natomiast coś, co mi się akurat bardzo podoba, to ma znakomite lampy LED-owe przednie mijania, które fajnie świecą w noc. Oczywiście w tym segmencie nie ma jeszcze mowy o lampach Matrix LED. To są zwykłe biLEDy, które po prostu fajnie świecą, ale macie również asystenta linii, który działa naprawdę fajnie, bo on Wam nie prowadzi samochodu idealnie po torze ruchu, ale jakby utrzymuje samochód pomiędzy liniami, nie pozwalając Wam poza nie wyjechać. Fajny system. I oprócz tego tempomat aktywny właśnie w tej wersji. Jedna uwaga, to właśnie ten lane assist, jeżeli ta sobie go trochę sprowokujemy i puścimy celowo kierownicę i on sobie będzie tak jakby właśnie się odbijał od linii do linii, w pewnym momencie on się po prostu wyłącza. To nie fajne, bo chciałbym, żeby on nade mną czuwał cały czas, nawet jeżeli załóżmy tam sobie przysypiam, tutaj jakaś kawka, nie kawka, on kontruje i za chwilkę on się wyłączy akustycznie mnie jakby o tym oznajmiając.
trudno. No i co? Lecimy do wad. Po pierwsze, właśnie ta widoczność na światłach. Jednak długa stajnia dachu, przednia szyba w miarę pionowa, więc o tym po prostu pamiętajcie, jeżeli chodzi o widoczność świateł na skrzyżowaniu. Plastiki, które są twarde na desce rozdzielczej oraz na bożkach drzwi, spasowane są dobrze, ale jednak wszędzie są twarde. Oraz coś, co akurat mi brakuje, to brak podokietnika w prezentowanej wersji. Po pierwsze, skrzynia biegów oraz jednostka napędowa. Silnik jest bardzo elastyczny, bardzo żwawo i bardzo chętnie wchodzi na obroty, a przepowiednia zmiany biegów pracuje z przyjemnym oporem. Wygodne fotele, które są z jednej strony naprawdę bardzo fajne, sportowe, semikubełkowe, ale są również komfortowe w dłuższej trasie. Ekonomia jednostki napędowej. Bez dyskusji, silnik ma troszkę dwa oblicza. Oblicze takie właśnie delikatnie zadziorne, mimo swojej małej mocy, oraz oblicze ekonomiczne. Potrafi mało palić, właśnie czy w trasie, a nawet w mieście. Światła LED świecą dobrze i również całkiem fajnie wyglądają. A także zawieszenie. Jest ono kompromisem między zawieszeniem takim nastawionym w miarę sportowo, sztywnym, ale jednak zawieszenie, które Wam nie powybija na co dzień pląb. Oraz ostatnie, moim zdaniem oczywiście, to stylistyka. Samochód jest dosyć grzeczny, ale ma kilka fajnych właśnie sportowych akcentów z zewnątrz oraz wewnątrz, co osobiście bardzo kupuję. Co Wy byście kupili, chcąc kupić właśnie taki samochód o delikatnie wyższej mocy, ale żeby jeszcze nie zrujnował Waszego portfela i był samochodem właśnie do wszystkiego, czyli na co dzień do miasta, do galerii, do pracy, do przedszkola, do żłobka, bądź do szkoły oraz właśnie samochodem trochę chociaż do zabawy. Póki są samochody spalinowe, cieszmy się, póki jeszcze do baku lejemy benzynę, a nie tylko elektrony. Co by to było? Podzielimy się opiniami, a tymczasem żegnam się z nowym Swiftem w wersji Sport. Jak się podobało? Klasycznie. Dajcie suba, dajcie łapkę w górę, a widzimy się na kolejnym filmie. A teraz wbijam trójkę, wciskam gaz. Na razie.